serdecznie zapraszam na salę. Zostałam do przygotowania rundów. Uprzejmie proszę o zajmowanie miejsc. Widzę, że nikogo nie ma skrakowa przyjaznego. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Pan Przewodniczący Kosiniak będzie uprzejmie o zajęcie miejsca. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Pan Fabian i Pan Taszkiewicz, Pan Kosiniak, uprzejmie proszę o zajęcie miejsca. Pan Stanisław Zięba, uprzejmie proszę o zajęcie miejsca. Pytam się Pana Wiktora, czy nie ma Waszego zespołu? Czy przyjdą? Dobrze, poczekamy w takim razie 2 minuty. Szanowni Państwo, głosujemy w druku 952. Wypowiedzę przewodniczącego Komisji Edukacji. No to jest wiceprzewodniczącego. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca. Coś nie zależy Wam na tym, żebyśmy opuścili tę swoją ustawę. Szanowni Państwo, czas upłynął, w związku z tym możemy w tej chwili podjąć głosowanie. Głosujemy w druku nr 952. Stwierdzam, że Rada była pierwszym czytaniem projektu i przechodzimy do głosowania uchwały. Nie wpłynęła poprawka żadna. Nie wpłynęła poprawka, autopoprawki nie ma. Przechodzimy do głosowania w druku 952 według wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji. Głosujemy. Szanowni Państwo, głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję za to głosowanie i uprzejmie proszę pomocy. Przepraszam bardzo, problemy z głosowaniem ma Pani... Na z osobistą pamięcią problemy. Najmłodsza nasza prawna. Tak? Czy wszyscy? Szanowni Państwo, już wszyscy wzięliście udział w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę wynik. Głosów za 24, głosów przeciw 9, wstrzymały się 5 osoby. Nie brało udziału w głosowaniu 1 osoba. Uchwała 950 została przyjęta. Bardzo dziękuję Państwu. Uprzejmie proszę wynik. Bardzo dziękuję. Gratulujemy Pani Barbarze Nowak. Proszę Państwa, przechodzimy do zamknięcia.